Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. W dzisiejszym programie chcę poruszyć temat kolejny raz trendów na lato 2020 i dzisiaj będzie mowa o krótkich spodenkach. Nagrywam tutaj, bo jest bardzo świeżo, jest taka wilgoć w powietrzu, bardzo lubię wdychać takie właśnie nawilżone powietrze, mimo że jest dosyć zimno i troszkę szumi, wybaczcie ten szum deszczu, ale jednak dopóki jest lato, ja jestem zwolenniczką właśnie nagrywania na zewnątrz. Kochani, pokazywałam już kilka różnych wersji krótkich spodenek, shortów w tym sezonie, trochę podsumowania i nowe spodenki, które ostatnio pokazywałam w holach, stylizacjach. Więc najpierw przypomnę Wam takie spodenki, które przerabiałam z jeansów Levisa, takich zafarbowanych. Takie fioletowo-różowe spodenki. To są bardzo krótkie spodenki i ja osobiście na mój wiek oczywiście takich spodenek już nie noszę na ulicy, tylko po ogrodzie, ewentualnie na plażę, w jakichś takich bardzo nieformalnych sytuacjach. Natomiast zobaczcie, tutaj stylizacja tych spodenek z Body. Możecie sobie zajrzeć na program o przerabianiu tych spodenek. Również jest program na TikToka, w którym pokazuję, jak przerabiam te spodenki. Zachęcam, żebyście sobie zobaczyli. Fajna rzecz dla młodzieży na pewno na całe wakacje. Natomiast ja dzisiaj chcę Wam pokazać takie bardziej krótkie spodenki dla kobiet. Bardzo kobiece, z klasą, bardzo modne w tym sezonie. Czyli będzie mowa o cienkich spodenkach, shortach z wysokim stanem. I kochani, ostatnio kupiłam aż 3 pary takich spodenek, co jest super. Pierwsze spodenki już widzieliście, bo pokazywałam już je w stylizacjach, więc krótkie przypomnienie. Takie zielone spodenki z H&M-u Kaki, które kupiłam przez internet za 5 zł, tak? I tutaj w dwóch różnych propozycjach te spodenki. Troszkę taki styl miejskiego safari. Tutaj jedna propozycja z taką jedwabną bluzeczką i małym bolerkiem w tym samym kolorze. Druga propozycja z taką elegancką, jedwabną bluzką od Hugo Bossa. No i to jest jedna z moich propozycji, taka właśnie bardziej safari. Teraz zobaczcie sobie następne spodenki, które ostatnio właśnie zakupiłam. Są to takie różowe, pudrowe spodenki z wysokim stanem i związanym paskiem od Big Bock w rozmiarze M. Tak jak już mówiłam, ja mam kobiece kształty i bardzo wąską talię, więc takie spodenki się rewelacyjnie sprawdzają, ponieważ właśnie podkreślają talię, a rozmiar M jest bardzo dobry, bo jest luźny w biodrach i wyglądają one bardzo właśnie z klasą. Do tego założyłam sobie jedwabny topik, który farbowałam kapustą, również polecam program na TikToku i możecie zobaczyć, jak to zrobiłam. To była taka beżowa bluzeczka, troszkę taki brudny beż, nie podobał mi się ten kolor. No i zobaczcie, tu połączenie właśnie z tymi spodenkami różowymi do balerinek, do torby sportowej. No i potem możecie sobie też zobaczyć ten sam zestaw ze złotymi sandałkami, czyli bardziej elegancka wieczorowa wersja do złotej biżuterii zresztą, którą też mam tutaj na sobie, złote łańcuszki z jakąś taką zawieszką romantyczną, z perełką. Teraz perełki są bardzo modne. Mi się bardzo podoba ten zestaw. Nie wiem, co Wy o tym myślicie. Uważam, że założenie do tego jakiegoś oversize'owego żakietu zrobiłoby rewelacyjną też robotę tutaj, w przypadku wyjścia gdzieś na miasto albo w trochę chłodniejszą pogodę. Ciekawa jestem, jakie są Wasze opinie o tych spodenkach. Są bardzo fajne, naprawdę, są bardzo cieniutkie, mimo że to niestety są sztuczne spodenki. Mnie one bardzo się podobają i też ten kolor do mnie przemawia. Ja bardzo lubię takie różowe odcienie. Kolejne spodenki, kochani, to mój hit, czyli spodenki od Denis Claire. Bardzo super firmowe spodnie. One są wytłaczane w takie kwiaty. I też można je na różne sposoby nosić, w mega modnym, takim błękitnym kolorze, troszeczkę z takim lekkim odcieniem, może szarości, taki pastel. Też wysoki stan i tutaj już nie ma szarfy, więc można do tego dowolny pasek dobrać. Ja tutaj mam taki ze złotą klamrą, pasujący do złotej biżuterii. Można też przewiązać sobie jakąś fajną apaszkę albo właśnie włożyć po prostu skórzany pasek w jakimś konkretnym kolorze, nawet w
kolorze spodenek. Będzie to na pewno super wyglądało. Powiem Wam, że ten pasek złoty nie jest zbyt praktyczny, bo jest zbyt śliski do tych też śliskich spodenek. Ale już nie zmieniałam tej stylizacji, bo podobało mi się połączenie z biżuterią. Oj, chyba idzie burza, więc zaraz będę pewnie się ewakuować. Ale idźmy dalej. I te spodenki tutaj do pastelowej niebieskiej torby też dobrane. Do takiego topiku jedwabnego w kolorze kremowym, takim ekri z koronką, więc taki super ekskluzywny zestaw, mega firmowy. I zobaczcie również te same spodenki dobrane właśnie do jasnego żakietu Massimo Dutti, taki oversize'owy żakieto płaszczyk, powiedziałabym, bez zapięcia, ale super sprawa na lato. Jak jest trochę chłodniej, tak jak dzisiaj, to idealnie się to sprawdza. Podoba mi się ten zestaw. Ta bluzeczka jest minimalnie za długa, ale można sobie ją wsadzić pod biustonosz i wtedy nie będzie widać z tyłu tego takiego obrzeża troszkę odstającego pod spodenkami. To byłby nawet jeszcze lepszy według mnie pomysł. Jeszcze jedne spodenki, w których już widzieliście mnie w holu. Ostatnio kupione przeze mnie spodenki z Primarka. Nie jestem fanką, powiem Wam, takich tych popularnych, tanich firm, ale te spodenki wyjątkowo mnie urzekły. Są bardzo, bardzo uniwersalne, w świetnym kolorze, takim rdzawo-różowym, troszkę taki, można powiedzieć, brudny stary róż. I są też z wysokim stanem i mają bardzo fajne takie patki z guziczkami widocznymi na wierzchu. I można sobie troszkę tymi guziczkami regulować pas, co jest super, bo właśnie one są też w rozmiarze M, więc są takie fajne, luźne, przewiewne, zrobione z tencelu i powiem Wam, że kupiłam je zupełnie nowe z metką za 15 zł, co jest naprawdę mega, mega tanio. Oczywiście bardzo przewiewne, luźne, naturalne włókno z drewna zrobione, więc jestem zachwycona tymi spodenkami również i są bardzo uniwersalne. Żeby Wam to unaocznić, pokazać, to zobaczcie tutaj te spodenki w różnych trzech stylizacjach, z taką luźniejszą wiązaną bluzeczką bawełnianą. Taka oversize'owa bluzeczka, ja ją związałam, żeby podkreślić jednak talię, bo te spodenki są właśnie z wysokim stanem i super wyglądają, jak widać tą górę tych spodenek z tymi guziczkami, to mi się bardzo podoba. Druga wersja tych spodenek właśnie w tym samym stroju, w którym prowadziłam hola, czyli z taką paseczkowaną bluzeczką, z takimi fajnymi prześwitami na rękawkach, związaniem i ona też jest związana w pasie, bo właśnie jak już mówiłam, fajnie wyglądają te spodenki, jak widać ich górę. Więc związana bluzeczka świetnie według mnie wygląda. I trzeci zestaw, może troszkę bardziej taki wyrafinowany, albo może bardziej romantyczny też, chociaż one wszystkie są dosyć romantyczne według mnie, takie subtelne i kobiece. Ta bluzeczka jedwabna od Karen Millen, 100% jedwab i ona ma przepiękny kwiatowy haft. Jest czarna, taka lekko prześwitująca, ale nie na tyle, żeby się nie dało jej nosić na gołe ciało. Jest bardzo cieniutka, z takiej żorżety. I te hafty mnie zachwycają, przepiękne kolory. W ogóle ten haft to jest mistrzostwo. I w dodatku posiada ten haft kolor tych spodenek w sobie, taki łososiowo właśnie miedziany trochę, rdzawy. Bardzo fajne zestawienie według mnie, to mi się podoba tutaj. Tak naprawdę do tych spodenek wszystko pasuje, nawet taka prosta podkoszulka jak mam teraz z Zary by się sprawdziła, też bardzo fajnie by to wyglądało. I w zasadzie różne rodzaje dodatków, one są może troszkę w takim też stylu safari, więc wszelkie dodatki, które zahaczają o ten styl, nawet jakieś tropikalne liście, też by super do tego wyglądały. Także kochani, zachęcam Was do zakupów w Lumpeksie, bo można znaleźć perełki, tak jak widzicie, spodenki od Denis Claire i różne bardzo fajne marki i bardzo fajna jakość. Żadne z tych spodenek nie przekroczyły 15 zł, co jest naprawdę świetne i w sumie za wszystkie te 4 pary spodenek nie zapłaciłam więcej niż 55 zł. Ja Wam polecam takie właśnie spodenki z klasą, luźne, w których będzie nam wygodnie, w których będziemy wyglądać super modnie i które będą nam do wielu rzeczy pasować. Kochani, jeszcze jedna propozycja taka z pogranicza, więc chodzi o takie spódnico-spodenki. Ostatnio właśnie kupiłam też w jednym Lumpeksie przepiękne spodenki. Mają rozcięcie, więc jak najbardziej można je zaliczyć do spodenek, ale z zewnątrz wyglądają jak krótka spódniczka.
są bardzo, bardzo eleganckie, przepiękny wzorek według mnie. I to są spodenki firmy Whistles, więc bardzo dobra marka, jakościowa i powiem Wam, że bardzo podoba mi się ten wzorek, ale to są takie spodenki trochę na wieczór. Wzorek taki może trochę skóry wężowej, taki rzucik zwierzęcy, powiedziałabym. One bardzo pasują według mnie do stylizacji wieczorowych, więc to jest taka jedyna według mnie tutaj stylizacja rzeczywiście wieczorowa, która może być na jakąś imprezę letnią, czy na przyjęcie, spotkanie. Ja tutaj Wam proponuję tego typu spodenki do czarnego, gładkiego podkoszulka. To jest ten taki basicowy podkoszulek, który niedawno upolowałam i on do wszystkiego pasuje naprawdę, i do rzeczy dziennych, i do właśnie wieczorowych, nawet bardzo eleganckich, bo on jest super jakości, jest cieniutki, bardzo subtelny i naprawdę do wszystkiego można go włożyć. I właśnie tutaj do tych spodenek, do jakiejś delikatnej biżuterii, aczkolwiek do takich spodenek można by też coś z pazurem moim zdaniem włożyć. Ja akurat tutaj już nie zmieniałam biżuterii. I do takich właśnie troszkę też drapieżnych, przekornych sandałków, chodaczków w panterkę, we wzorek panterkowy. Bardzo fajnie według mnie to pasuje. Jakaś elegancka torebka mogłaby do tego być. Czarny na przykład żakiet albo płaszczyk letni, jakiś oversize'owy sweter w razie zimna. I mamy świetną stylizację wyjściową. Dodatkowo je tutaj jeszcze pokażę Wam z takimi sandałkami, które w ostatnim holu pokazywałam. I to są sandałki za 14 zł, skórzane, przewygodne, na takim klocku i z kwadratowym czubkiem, czyli w super modnych trendach, na które polowałam właśnie przez jakiś czas już, bo chciałam sobie kupić takie modne buty, a nie chciałam wcale kupować ich nowych w galerii i przepłacać, dawać za nie nie wiadomo ile pieniędzy. Ja myślę, że takie sandały tego typu spokojnie 200 zł by kosztowały, zwłaszcza, że są właśnie skórzane i są hiszpańskiej firmy buty, czyli dosyć dobre buty, naprawdę. O, coraz bardziej pada, więc pomału kończę, kochani. No i to by było tyle, jeśli chodzi o tą stylizację z tymi spódnicospodenkami. Jeżeli macie jakiś swój ulubiony rodzaj spodenek, to napiszcie w komentarzach. Dziękuję Wam za uwagę i niedługo pokażę jeszcze stylizację właśnie w stylu safari. To prawdopodobnie za kilka dni wejdzie ten program. Zobaczycie też za tydzień nowego hola, a potem będę robić relacje z wakacji, bo jadę na krótkie wakacje do Polski i prawdopodobnie też uda mi się nakręcić jakiś reportaż albo właśnie krótki haul z zakupów w Bloompexie, tam gdzie będę. Zamierzam to zrobić, więc czekajcie na relacje. Do zobaczenia. Kochani, pozdrawiam Was wszystkich. Cześć. Tradycyjnie pozdrawiam też wszystkich Wolkan. Oczywiście. To są właśnie takie spodenki w kształcie spódnicy. Mają rozcięcie pomiędzy...